3 lata temu jako Soy Boys graliście tutaj w roli supportu zespołu Hey i teraz wracacie na samodzielny koncert. Jak to odbierasz? No, 3 lata to jest kawałek czasu i wydaliśmy drugą płytę od tamtego czasu. No i to wydaje mi się najwyższym czasem i dobrym momentem, żeby zagrać samodzielny koncert w Opolu. I rzeczywiście to jest nasz pierwszy samodzielny. Tamten wspominam bardzo miło, to w ogóle był czas taki wyjątkowy, bo graliśmy kilka koncertów przed Hejem, między innymi tutaj w Opolu, ale byliśmy świeżo po wydaniu pierwszej płyty i naprawdę to było dużym przeżyciem grać z Hejem. No i dzisiaj jest nasz pierwszy samodzielny raz w Opolu, także bardzo oczywiście się cieszymy i denerwujemy. Zrozumiałe. Skąd decyzja, by na waszej najnowszej płycie Vulcano znalazło się jedynie 10 utworów? 10 utworów wydaje mi się optymalną liczbą. Ta płyta jest tak intensywna i rzeczywiście jej sumaryczny czas, te piosenki nie są długie. I sumaryczny czas tej płyty może się wydawać krótki, ale jest tak intensywna, że nie wyobrażam sobie, prawdę mówiąc, żeby tam tych utworów było więcej. I ogarnięcie takiej płyty za jednym razem, która miałaby na przykład 12 utworów albo 13, to byłoby stanowczo za dużo. To, co chcieliśmy powiedzieć na Vulcano, zawarliśmy właśnie w 10 piosenkach. I w zasadzie od początku był taki plan, żeby ta płyta miała 10 utworów. To jest dla mnie bardzo optymalny czas i ilościowo, i jakościowo, żeby tę płytę za jednym razem móc przyswoić. Jaką zatem rolę kompozycyjną na całości płyty pełni utwór Zimna Wojna, jako jedyny zaśpiewany w języku polskim? To rzeczywiście jest to jedyny utwór, który jest po polsku. To nie jest łatwym zadaniem, żeby do 9 piosenek anglojęzycznych dopasować stylistycznie i merytorycznie i brzmieniowo utwór, który jest po polsku. Dlatego, że język polski sam w sobie wymaga tego, żeby zupełnie inaczej potraktować właśnie kompozycję, linię melodyczną. A co za tym idzie, też aranż utworu. Także z tych kilku propozycji, które przedstawiłam chłopakom, które były po polsku, właśnie Zimna Wojna była tym utworem, który wpasowywał się stylistycznie i mimo, że jest w języku, który brzmi zupełnie inaczej, umówmy się, i też mój głos brzmi inaczej, barwa jest inna, używa się innych mięśni, do dobywania dźwięków. To dużo rzeczy się na to składa. Dlaczego to brzmi inaczej? Ale wspólnie stwierdziliśmy, że to jest utwór, który będzie do tych 9 pasował i będzie takim zamykającym, stanowiącym integralną całość płyty. Na Vulcano pojawiają się konkretne osoby, takie jak Święta Teresa czy Dagny. Dlaczego właśnie te postaci? Dagny Przybyszewski to była postać, która no sama przyszła, że tak powiem. I kiedy zaczęłam komponowanie tego utworu, pojawił się jakiś tam pierwszy pomysł. Ja od pierwszego momentu wiedziałam, że ta piosenka absolutnie musi dotyczyć historii Dagny Well i Stanisława Przybyszewskiego. Także to była taka silna wibracja, która po prostu się pojawiła. A dlaczego akurat oni, to wydaje mi się, że to jest historia, którą od dawna nie to, że inspirowała, bo ona jest równie przerażająca i fascynująca zarazem. Także od wielu lat historia tej pary gdzieś tam siedziała mi w tyle głowie i przerażała i fascynowała jednocześnie. I pojawiły się te dźwięki, które jakby zagarnęły ich, dlatego powstał ten utwór. Święta Teresa. Święta Teresa też, ta płyta w ogóle nosi w sobie bardzo wiele symboli różnych i postać Świętej Teresy i ekstazy Świętej Teresy. Mówimy o Świętej Teresie z Avila, która była mistyczką i która miała wizję spotkań z Jezusem, które nosiły znamie spotkań wręcz erotycznych. Stąd też słynna rzeźba Berniniego, ekstaza Świętej Teresy.
Także to jest takie wolne nawiązanie do tych wizji, do tych spotkań, które ona miała i do tych wizji, które mogła przeżywać. Przy okazji jest to tekst, który traktuje o rzeczach to takich uniwersalnych też i o tych myślach, które każde pokolenie w każdym wieku ma i tych niepokojących, co może się wydarzyć, jaki jest dalszy los ludzkości, a tak naprawdę nic się nie zmienia, oprócz takich okoliczności zewnętrznych i jakby sedno istoty człowieka pozostaje takie samo. Także ten utwór nosi też cienie takie z przymrużeniem oka. Tam wiele rzeczy się pojawia, a cała płyta, na całej płycie pojawia się wiele takich, tak jak powiedziałam, symboli, które wydają się, przynajmniej moją taką intencją, kiedy pisałam te piosenki, było to, żeby przekaz tych piosenek był w miarę uniwersalny. To nie jest tak, że ja w tych piosenkach mówię, to nie jest prywatna płyta w tym sensie, że ja opowiadam z perspektywy swojej i tylko i wyłącznie swoich przeżyć, ale ja jestem tym przekaźnikiem, który opowiada o rzeczach, które no, w historii, że tak powiem, człowieka jako gatunku w pewnym sensie są niezmienne. Jakie plany po zakończeniu trasy? Nadal będziemy grać koncerty. Już nie w ramach trasy koncertowej Vulcano Tour, ale będziemy grać na festiwalach pojedyncze koncerty. I oczywiście myślimy, już w zasadzie to się dzieje, od wydania Vulcano, że pracujemy nad nowymi dźwiękami. Mamy już pewne pomysły, które kiedy się spotykamy na próbach, poruszamy dźwiękowo i one cały czas ewoluują i już są. Więc naprawdę mamy co robić. I te pojedyncze koncerty, które się będą pojawiać tego lata, bo o tym wiem, że do końca sierpnia, powiedzmy, daty się pojawiają koncertowe, a w międzyczasie już pracujemy nad nowym materiałem, także mamy bardzo dużo pomysłów już na to, jak ten czas spożytkować. Preferujesz koncerty zamknięte w klubach, czy może bardziej te otwarte na festiwalach? Oba mają swoje ogromne plusy i różnica jest taka, że w koncertach klubowych rzeczywiście można złapać bliższą więź, również przez to, że fizycznie jesteśmy z ludźmi, którzy przychodzą blisko, czasami nawet na wyciągnięcie ręki, więc na tej małej przestrzeni łatwiej jest ogarnąć tą atmosferę która istnieje i która może łatwiej jest intensywność i jakąś magię uchwycić. Natomiast na koncertach plenerowych z kolei jest pełnia brzmienia. Nagłośnienie jest ogromne i fantastyczne na koncertach. Także oczywiście ten kontakt z powodu ogromnej przestrzeni jest bardziej odległy, ale z kolei doznania dźwiękowe i też rozmach ogromnej sceny, myślę, że może nie zastępuje to, ale to jest też ogromny plus tych koncertów plenerowych. Dzięki wielkie za rozmowę. Do zobaczenia na koncercie już o 20:00. Dziękuję bardzo.